Cześć, tu Kurt, witam was w kolejnym odcinku Europa Universalis 4. Pomyślałem, że tym razem pokażę wam, jak wygląda świat. Pewnie was to trochę interesuje. Kastylia wpierdzieliła całą Amerykę Południową, z wyjątkiem tutaj małego wybrzeża Francji, no ale... No, sami widzicie, co ja wam będę opisywał. Tak to wygląda z grubsza. Tak to wygląda, jak widać. Teraz możemy wejść do gry, aby nie tracić więcej czasu. Poprzedni odcinek trwał godzinę 15, ale to już jest naprawdę przesada i postaram się tak długich już nigdy więcej nie robić. Myślę, że około 40-50 minut jest najlepiej. Dobra, co my tu mamy? Wpierdzieliśmy ostatnio kawałek Finlandii od Szwecji. To rozumiem, że to są bardzo biedne prowincje, w sumie to jest podatek jeden wszystko, to jest dwa, ale... To nie ma znaczenia, jaki jest podatek, czy jedne, ile ta prowincja jest warta. Ważne jest, aby pokolorować mapę. A że wcale ich nie atakowaliśmy, to było po prostu przejęcie trochę terenu przy okazji. Zarabiamy dużo, bardzo dużo. Kurde, z produkcji bardzo dużo też. Tylko z trade'a bardzo mało. No szkoda. No cóż. Jakie mamy plany? Czy ja już robię kory? Tak, robię kory na tamto. Overextension jest 16%, czyli niewiele, czyli w zasadzie gdybyśmy tylko nie mieli już żadnych koalicji, to można by napierdalać, ale oczywiście koalicje są nadal i będą jeszcze przez długi czas. Dlatego, że dopiero co najebaliśmy Szwecji. Także jeżeli już... O, kolonia. Yeah, nice! A ten to kiedy? No jeszcze trochę. To jeżeli już moglibyśmy wcisnąć coś w Azji... Kazaka nie będę wbijał, bo wtedy będę wciśnięty tak o teraz tutaj do środka. Chociaż to by ładnie pokolorowało, to głęboko można by wejść tutaj. To są duże prowincje, ładnie by to wyglądało na mapie. A noga jest w koalicji dalej, przeciwko nam, prawda? Nie, nie jest. Zaraz. No nie jest. Ha! Mogę napierdolić nogę. Bardzo dobrze. Sojusz z Japonią. To nam nie szkodzi za bardzo. Dobra, to ja tutaj przyniosę jakiś ludków i będziemy ich napierdalać, bo to nie ma się co napierdalać, trzeba napierdalać. Tu się zacofujemy. Spoko. Także weźmiemy ciebie. W sumie, ja go podzielę na dwie armie, to spokojnie będzie można ich dalej nawalać. Tak. No okej, to ty idziesz tu, albo tam. No właściwie to tu. Albo tu. Nie mogę zdecydować. Okej. Okay. I ty podejdziesz tu. Tak to więcej zorganizujemy. I będziemy tam gdzieś później łazić. Rozdzielimy te armijki na pół. I się pobawimy. Revolt w Nyland. Nie szkodzi. I wy. Na razie na piąteczce będzie wojna, to trochę to zmniejszymy. Nie mam tej samej dynastii co jakikolwiek inny kraj, prawda? No niestety. I Danii też niestety nie powinno mi się raczej udać zintegrować. No, co dużo są ujemne rzeczy, no ale tak czy inaczej, oni się lepiej sprawdzają w Unii, więc no nie będziemy integrować Danii prawdopodobnie wcale. Do końca gry, chyba że jakieś świątkowo fajne eventy dające mi poprawę w stosunku z nimi by się pojawiły. Może w którym to zrobił, ale tak jakoś szczególnie mi się starać o to nie chcę. Wy. Na pół. Na pół. Co to było? To była Portugalia. Co to robiła Portugalia? Mi się przez chwilę wydawało? O! Dobra, dowódcy. Mam tu jakichś dowódców? Żadnych. Trzeba ich wziąć skądś. Gdzie oni się ze sobą? Żadnego nigdzie nie ma. Tu jest jakiś dren. Aha, bo wszystkich po prostu mieliśmy. No okej. Masz, dostaniesz się dowódcę, ty dostaniesz jakiegoś dowódcę, ty dostaniesz jakiegoś dowódcę i jeden z was nie będzie miał dowódcy i trudno. I tak mu się nie przyda w ostateczności. Turkopolish Tension, Konstantynopol, no dobra. W
Jesteśmy w zasadzie gotowi, ale z większej armii maintenance to nic się złego nie stanie od tego. I pierdolniemy wojnę. Bo to gra się powoli kończy, a to trzeba dalej napierdalać, to... That's how it works. Chociaż morale wciąż nie naprawione, ale nie sądzę, aby oni mieli mnie czym powstrzymać. To może tak, ten będzie zajmował te trzy prowincje tutaj, a tym przejdziemy od razu tu. Ty tu. Jaka to jest różnica technologiczna, bo może... Military 17, mamy 25, no to nawet z tym morale to mamy taką przewagę liczebną, że powinniśmy sobie spokojnie poradzić. Zanim dojdziemy też... Dobra, chociaż niech jeden miesiąc minie, a tak to zrobimy. Więc będzie, że dotrą w styczniu, to może już lepiej. O, Japonia się faktycznie przyłączyła. Będzie nas tutaj atakować. No, powodzenia. Zresztą po 25 to nadal są za duże armie. Nie potrzebujemy aż takich. Nice. Już ich wyzerowaliśmy w ogóle bez bitwy praktycznie. No. To będzie krótka wojna. Po co oni wszyscy chcą military access? Macie jak chcecie. No i co, niech sobie oblegają, nie będę szturmował chyba. Czyż w sumie to bym mógł. Nie, jak tak porozdzielałem, to nie będę szturmował. Dobra, przejdziesz tu. Chciałem, żeby się nie pomylili, kto jest z kim, ale... Może nie będzie problemu. Ależ to szybciutko idzie. Nie będę tam szedł, po co? Ty byłeś z tym. Możesz sobie tak przejść ewentualnie. I... Wy jesteście razem. To możecie się już połączyć gdzieś. A później, który 25, z którym 25 było to? A zaraz, wy byliście i wy byliście razem, okej. Okay. Okej, w porządku, to już wiedzę. Kastylia Mingów napierdala. Okej, wy tutaj. No nie, wy idziecie do tych bardziej, czyli weźmy was tu. Byłoby fajnie, gdyby ich prowincje były tak mało warte, że będę mógł ich zaanektować. Za jednym razem. Okej, wy jesteście jedną armią, wywracacie... Gdzieś tam. Przecież tu trzeba będzie tego pilnować, ale to jedna wystarczy. Co wam to tak długo idzie?
jakiego mieli dowódcę? 356 na takim zadupiu. Nice. Full extension byłoby 216%, to jest za dużo, czyli teraz tak, my mamy 16% over extension w tej chwili, czyli możemy sobie jeszcze dorobić co 84. 84 całkiem spoko. Na piece offer value, to już wszystko niszczy. Już widzę, że nie będzie niestety tak wesoło. No, myślałem, że trochę więcej zabiorę. Gdybym brał z tych, to idzie łatwiej. No to weźmiemy to. Weźmiemy to. Jeszcze to. I to byłoby 84. No jak wezmę w ten sposób? Coś tu jeszcze mogę dorzucić? No ja to taka, żeby to ich wbijać jakoś szczególnie, to nic z tego. Czyli gdzieś tak by to wyglądało. No a później na drugi raz trochę więcej zabierzemy, chociaż pewnie te tylko za trzy prowincje się udadzą. Poza tym zaraz kolejny kraj wejdą do tej koalicji. Te kory wam nie są już potrzebne. Return course. To złote ordy. No w sumie to można by tak zrobić. Ale nie, to za dużo kosztuje i tak się nie uda. Annual treaties. Jakieś pieniądze? Niewiele. No okej. 84 diplomatic power. No to tam i tak się zacofujemy. Wszystko spoko. Aggressive expansion będzie dotyczyć tylko Azji, prawda? Hungary, Sweden, no okej. Castilla, Francja, Japonia, Manchu, Pomerania, Austria, Dania, 3. To żaden problem. To w mniej niż rok poprawiamy. Takie 3. Dobra, no to go. Budzisz. No, okej. Teraz trochę lepiej. 80. Tu mamy 60. Kurde, drogie te rzeczy. Nawet to już, to jest dla mnie drogie. I co, to wszystko, prawda? Over extension 68 i 4. I tam to jest... kolonią, okej. Czyli... tutaj też mamy ryzyko buntu, więc trzeba by jednego gościa przesłać tam. A ten zostanie na środkowej między tymi trzema i będzie to ogarniał. Ma to sens. Army maintenance można zmniejszyć. I tu trzeba będzie na coś wydać te militarne. Basic buildings. Mamy tak, temple pobudowane z grubsza. Ale aha, chciałem militarne wydać. Dobra, zajmijmy się militarnymi. Armory. Są najtańsze, więc to na razie wyjdzie nam najlepiej na zużycie tego wszystkiego. Chodzi o to, aby zużyć punkty przecież, a nie o to, aby wysrać się z pieniędzy. Zresztą militarnie wcale nie chciałem się zacofywać. To jest jedynie kwestia trochę przycięcia tego. I tak wyprzedzamy swoją technologię chyba militarnie w dalszym ciągu. Dobra, na razie wystarczy. Reszta będzie później. Ile wyprzedzamy? 5 lat. Dobra. Kazakh entered the military coalition. Ha! Ej, to dobre jest, to jest dobre, słuchajcie, to mi się podoba trochę. To oznacza, że oni wszyscy w to wchodzą. To oznacza, że mamy wojnę z całą Europą, jej! Ja, Austria jest po naszej stronie, cool. Francja jest szefem i aby to wszystko wygrać, trzeba kontrolować Kraków. Świetnie.
Powiem wam, że to się robi ekscytujące. Chyba nikt jeszcze nie podzielił wojny. Nie, wcześniej Kastylia czy Aragonia, mieliśmy taką koalicję, że oni też podzielili wojnę. Czyli to druga wojna, którą nam wypowiedzieli w ciągu całej tej rozgrywki. Bo trochę za bardzo zacząłem napierdalać. Spoko. Fort Defense 25% będzie odpowiednie w tym momencie. Jakoś szczególnie dużo punktów nie potrzebuję. Dyplomatyk... Nie. Ciągle zapominam, kurde, że to... Trzeba to wyłączyć. W ogóle to zbędne rzeczy. Co mogę wyłączyć? Dyspeczek Succession? Nie. A jebać to. Czyli tak, przede wszystkim zwiększamy Army Maintenance i Fleet Maintenance, zresztą też i raczej nam kasy mocno nie zabraknie. Gdzie jest moja flota? Tutaj jest moja flota oraz tu jest moja flota. Was trzeba połączyć, a wy przestańcie protektować trade. Nie będę ich wyciągał znowu, kurde, z tego, bo to wszystkie połączone floty całej Europy mnie zniszczą. Chociaż nie, Kastylia ani Portugalia nie bierze w tym udziału. Ale są... No cóż, Francja i te całe Włochy. Pomoże Ottomanie. Nie, oni pewnie mają łącznie większe ode mnie. Wy stańcie w Ostprozen, będziecie gdzieś tam sobie na rezerwie. Znowu mamy z Pomorzem wojnę. Z Węgrami tutaj. Skoro z Pomorzem, to byłoby dobrze zajebać Holstein. Jeżeli by to się udało. Zobaczymy, okej, czyli tu na tych Ottomanów oni od razu idą, aha, oni się cofają. Zajmiemy im Konstantynopol, chociaż ja nie mogę. Kurde, to jest koalicja, prawda? Czyli ja nie będę mógł tak zrobić, że przyjmę sobie oddzielny pokój z Ottomanami na przykład. To będzie trzeba albo przejść ze wszystkimi, albo z nikim. Ale jednocześnie punkty idą, no wszystko, świetnie, dobra. To ja tych ustawię tu. To jest jedyna armia, która będzie niepotrzebna w tym miejscu chyba. Zaraz zobaczymy, jaką armię posiadają te poszczególne kraje. Francja oczywiście ma taką jak my, albo... No, kurwa, ale oni nawalili tych wojsk. Przecież oni mają dwa razy ponad limit. Co za ludzie? Już nie dwa razy, ale no, prawie. Kastylia, Portugalia nas nie interesuje, Austria jest po naszej stronie. Idzie do sobie Ottomanie. Tutaj 35 tysięcy. To jest wszystko, co Ottomanie posiadają. Spoko. My dotrzecie tam 20 July. My dotrzemy tutaj 18 July, czyli zdążylibyśmy ich zaatakować. Oni nie mają morale dorobionego, my nie mamy morale dorobionego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W związku z tym. Chyba tak. Z Wenecją walczymy? Tak. No ale można to olać. Austria zostanie zniszczona zaraz przez Francję. Skwałcą ich przez Francję i przez wszystko, co tu jest właściwie. Kurwa. Zobaczmy łączne ilości wojsk. My mamy tutaj no 235 tysięcy, 165 tysięcy. Oni mają więcej wojsk. Mają więcej kawalerii, ale ogólnie rzecz biorąc, oni mają znacznie więcej wojsk. Flota też już nie ma co wspominać nawet o tym. Także raczej nie przejdziemy się na Turasu, bo nam zablokują to wkrótce. I nie chciałbym tam iść, nie mam w tym interesu tak naprawdę. Wolę to wszystko przerzucić na wojnę z Francją, bo... Bo to nie będzie takie proste. Także te 25 chyba powinniśmy zostawić tylko 25 tutaj. Aby się samo z tym tłukło. Albo lepiej, wy będziecie tłumić bunty, które się tam gdzieś będą powstawały, a wy idziecie gdzieś na front. Może to trochę zająć chwilę, ale spoko. Szwecji w tym nie ma. Ale ktoś musi też pilnować tych buntów. Nie musi. Jak będzie trzeba, to najemników tam wynajmiemy. Czyli wy też sobie podejdziecie gdzieś na Gdańsk. Pozwolimy wejść chyba tym wszystkim armiom gdzieś na nasze terytorium i tutaj będziemy ich tłuc. Sorry, że tak długo na pauzie, ale to trzeba wszystko dobrze rozplanować. Austria już dostaje wpierdolot z Wenecji, chociaż jeżeli patrzeć na morale, to wygrywają, ale sama morale wojny nie wygra. Dobra, to wyjdziemy gdzieś tutaj w te okolice. Tymi złapiemy tych drani.
Może będzie dobrze. Tych trzeba będzie chyba cofnąć, bo ja nawet nie mam zamiaru pomagać tym Austriakom w wojnie. Ja tam nie będę wychodzić, przecież ta armia francuska mnie zgwałci i oni mnie po prostu wyruchają w dupsko. Jeżeli ja wejdę tym jednym oddziałem. 50 tysięcy to nie jest taki mały oddział, prawda, ale... Ale wiecie jak to jest. 18 July, teraz my tutaj wbijamy. 18-25. Wszyscy mają złe morale. I wyzerowaliśmy ich. Elegancko. To ty już tam nie musisz iść. Podejdź sobie... Kurde, szkoda, że nie mogę odrzucać tych kurde, oddzielnych pokoi przyjmować. To jest bardzo przykre. I głupie w sumie. Podejdźcie sobie... Gdzie jest kurde dobre utrzymanie wojska? Tu nigdzie nie ma. Trzeba fortecy robić lepsze. Idźcie na Kraków albo chuj wie gdzie. Są dwie prowincje węgierskie, które utrzymają moje 50 tysięcy wojsk. Reszta sobie nie poradzi. Dobra, może iść na Kraków, ale jak przyjdziecie przez tych, to też będzie źle. Idźcie na Muntenię. Będzie coś trzeba, to będziemy podchodzić bliżej. Wy tu sobie możecie spokojnie oblegać ten Konstantynopol. Wy możecie iść tam dalej, albo... Wy możecie w sumie stanąć sobie tych pilnować. A tamto dalej będzie się pilnowało samo, bo to jest za daleko, żeby tam chodzić. Będziemy robić tam najemników, jak będzie trzeba. Czemu Austria prowadzi jeszcze inną wojnę dodatkowo? Brandenburg, Augsburg i Szwecja. No, Boże. O, to jest koniec dla Austrii. Będę tracił warscore przez nich, bo przegrywali bitwy. Wy podejdźcie od razu na Szepes, nie będziecie tak stać chyba bezczynnie. Dobrze, że tutaj umocniłem to wszystko, bo byłby problem. Tutaj fortece 4 i Marchię chyba zbudowałem, no. Böhmerwald, jak ktoś spróbowałby to zaszturmować, to... No, mamy tu ładne fortece. Powinni nas trochę podratować. Idziecie na Gdańsk. Myślę, że powinniśmy się trzymać razem tymi swoimi wojskami. Wyślemy was od razu gdzieś w okolice Krakowa znowu. Wy jesteście na Muntenii. Was rozdzielę i pójdziecie na te dwie prowincje. Od razu nabijemy sobie trochę warscora w sumie, napierdalając Węgrów. Jak podejdzie Francja jakimś swoim wojskiem, to nie zdąży nawet posiłków zdobyć, więc wszystko idzie w porządku. Więc wy też. Rozbijemy was na połówki. Przeniesiemy gdzieś tutaj. I wy pójdziecie na Słowonię i tam też was jakoś rozbijemy. Konwersję też trzeba jakoś załatwić, dobra. I co się będzie działo dalej? Przyda się tą armię węgierską zniszczyć, żeby już tam się nie pamiętali po okolicy. Nie mam tutaj lidera żadnego, kurde. Powinienem dać lidera. Czemu nie dałem lidera? Gdzie są wszyscy moi liderzy? Ty. Po co ci lider tam? W tej chwili nie jest ci potrzebny. Dobra, ty się wróć. Musisz przejść tutaj, aby zdobyć, dostać jakiegoś lidera, a później pójdziesz na Węgrów. Damy ci tego cwaniaczka. Ktoś nie będę nawet wbijał, bo zaraz ja tu wejdę, a tu Francja podejdzie i tyle tego. No to Austria sobie jakoś radzi w sumie. Dobrze. Tu jest Wenecja. Gdzie ona idzie? Dalej. Okej. Okay. To oni się z nimi poradzą, bo tu jeszcze mają tych, którzy im pomogą. Zaraz, na pewno? Saksonia? Czemu oni idą na Saksonię, a nie kurde na Leipzig? Przecież nie wiecie nawet, czy wygracie. Kupić foki. No ja tam nie idę. To jest niebezpieczne. Ty mi powinienem pójść na pomoc tym cwaniaczkom, ale chyba tego nie zrobię. I tu Austria przegrywa bitwę. Bo sobie nie pomogła sama. A mogli.
Mogli sobie pomóc, ale woleli nie. Split in half. Zrobimy to gdzieś w ten sposób. A wy idąc gdzieś tu, podejdziecie później tu. Okej. Unieszkodliwieni. Czy ja się z tym wszystkim nie posram? Czy ja to ogarnę? To nie jest takie proste to wszystko ogarnąć obecnie. Zobaczcie tutaj dwie armie. Spoko. Ile ja przekraczam limit? No dobra, to sobie robimy jeszcze ze trzy półeczki tutaj. Lancerów paru. To jest Francja. Tu jest wszystko. Napierdalają jak mogą. Myślę, że Austria może się poddać. Ona nie musi na mnie czekać. To nawet byłoby dobre. Co, Francuzi jak tam podejdą, to my też tam podejdziemy wtedy. Siódmy, my będziemy też siódmy, nie wiem kto będzie w obronie. My będziemy w obronie. Nie, oni będą w obronie, bo to są Węgrzy. Ale oni odejdą piątego, dobrze. Piąty, czy teraz my tam będziemy i my będziemy to bronić i wtedy my wpierdolimy się tym człowiekiem i wtedy to wygramy. Aha, tu jeszcze idzie dodatkowa armia Francji, a tu jeszcze idzie jeszcze jedna armia, kurwa. To wszystkie oblężenia się nie udadzą i trzeba będzie tych wszystkich zebrać w jedno miejsce. Tak to przewiduję. A tu nadciąga, kurde, niezła koalicja. W ogóle to Francja, czy wy nie chcielibyście biały pokój przyjąć od razu? Chyba nie. Dobra. Z Moskwą mieliśmy łącznie większą armię, ale teraz przynajmniej ja to wszystko kontroluję. Przyjdźcie na Kraków. Wy też od razu na Kraków. Będziecie mieli bliżej, jak będzie trzeba pomóc w bitwie, która będzie kolejną największą bitwą w historii. Jak oni podejdą, to od razu wbiją mi na tych i będziemy mieli dwie oddzielne bitwy i wtedy tego nie wygramy. Muszę chyba od razu tutaj pójść i ich powstrzymać od podejścia tutaj. No. Wreszcie co, zawracają? Nie, dalej idą na Gras. Zobaczymy, co się z tym wszystkim stanie. Stolicy im nie oblegamy. Ja przewidziałem, że to będę dawał na stolicę, ale teraz muszę to 50 trzymać tutaj. Dwójkowy wystarczy. Albo better relations over time. O, wezmę better relations over time, to będzie dobre. Może mi to pomóc w mojej obecnej sytuacji. Kurczę, 16. Wyjdziecie na jeden. Okej. Ci napierdalają tutaj, ci tutaj. Trzeba będzie ich wszystkich połączyć. No to nic z tego inaczej nie będzie. Wy we dwójkę podjedziecie tutaj. Wy we dwójkę podjedziecie. Nie wiem gdzie. Nie, wy podejdziecie tutaj. Wy tutaj. A wy tutaj. Trzeba to wszystko połączyć i wtedy będziemy mogli napierdalać. Nie wiem, czy dwie bitwy naraz damy radę. O kurwa, słuchajcie, to będzie wojna. Ale to będzie wojna. Czy wy się zasracie, czy idziecie? To zwolnię do trójki. Żeby się nie obsrać samemu. Tutaj są rzeki, będzie dobrze. Ci też się nie boją i chcą od razu się nas wpierdolić. A? Prześlij skierować wszystko w jedno miejsce. I Węgry też już idą. Od razu, kurde, wszyscy wiedzą, co mają robić. Przecież nie, tutaj tylko Wenecja prowadzi, reszta nie idzie, a teraz na idzie. I coś się rozdzielają, sukinsyny.
Austria chce nam pomóc. Już kurde, szykuje się bitwa, jak się zbierają te wszystkie wojska. O Boże. On ma tylko jeden szok, to jest słabo i ma numer jeden. Gdzie mam lepszego dowódcę? Kurwa, nigdzie. To jest 4, 2, 1, 3. Jest trochę lepszy. A tu gdzieś jakiś był? Nope. Gdzie jest ten? Tutaj se stoisz, a, dobra. Najlepszego musiałem tutaj wjechać. Jak ty się tu dostałeś? Czy on tu przypłynął? Chyba ta. No trudno, tak czy inaczej, oni są zablokowani. W sumie jak oni nie mają wojska, to po co mi te 50 tysięcy? Mogłem tutaj zostawić kogoś do oblegania i pójść resztą im pomóc w bitwie. Jak to bitwa będzie naprawdę ciężka, to będziemy tam iść i tak będzie tak długa, że zdążymy tam dotrzeć pewnie. Dobra, że bitwa się zaczęła na naszych warunkach. Ten teren jaki? Plains przeważająco, czyli nie będzie takich dobrych bonusów obronnych. Niestety. Damy radę. Drugi. Pewnie dotrzeć drugiego najwcześniej. Połączyć, żeby mi się nie mylili. Autosave we właściwym momencie. A? Zrezygnowali? Nikt nie doszedł drugiego? Czwarty? Weźli czwartego. Wypierdalamy. Może trzeba cofnąć. Zaraz zobaczymy, czy oni się wszyscy obsrają i nie będą chcieli pomagać, bo wtedy też jest dobrze. Jak zawrócą ich wojska, bo stwierdzą, że za dużo moich posiłków idzie, to wtedy wyzerujemy ich i będą bardzo osłabieni. A wy stąd też. Możecie od razu już tam się zbierać w sumie. Pójdźcie sobie wrócić na ten swój Kraków. To jest jeszcze daleko, ale pewnie też zdąży dotrzeć, jeżeli ta bitwa będzie tyle trwała, ile ja przypuszczam, że może trwać. Weźmy wam split in half. Też możecie tam przejść, że ja już widzę, jak ta bitwa będzie wyglądać. A, zatrzymali się. Aha. Spierdalają. Dobrze. No to skoro już, trzeba to będzie teraz ich jakoś połapać tam. No, przypadkiem kogoś zabiłem. No patrzcie. Ty wcale nie musisz tu iść w związku z tym. Ty możesz sobie przejść tutaj, bo nie uciekał na Wiedeń. Chwilowo tak, ale nie wiem czy nie dalej, zobaczymy. Wyszliście stąd, czyli wyjdziecie tutaj, później tutaj. Wy jesteście tutaj, czyli tutaj i tutaj. Wy stoicie w miejscu i macie przejebane. Wy uciekacie na samogi, w takim razie zrobimy małą zmianę. Wy uciekacie na samogi. Wy stoicie w miejscu. Jakieś zmiany w ruchach wroga? Nie. Teraz my będziemy w ataku, to będzie trochę przesrane. To my też tam podejdziemy. I ty mi też. No, zaraz na trzy. Kurde, małe straty mają, my mam większe. Fuck. Dobra, tamta bitwa się skończyła, prawda? Czyli ty już tam nie musisz iść. To wracaj na peszt. Ty faktycznie możesz zrobić ten manewr, który robisz. Wyjdziecie na Karn ten.
A wy jesteście skąd? Kurwa, nie pamiętam. Czemu oni tu stoją w miejscu? Czy czemu ja im nie kazałem wracać? Nie mamy nikogo na poszony. Pożyczony. Na to by wychodziło. Okej. Czyli wy wracacie na poszony. Ktoś tu jeszcze walczy. A, Austria z Augsburgiem. To są wszystko ciężkie rzeczy. Ciężka sprawa z tymi, kurde, bo nie wiem, czy powinienem ich zawracać. Mogą się jeszcze przydać. A ja nie lubię mieć nieporządku w armii. Muszę wiedzieć, gdzie oni należą. Przydałby się kogoś, kto by to oblegał, ale... Czy oni mogą mnie rozwalić tam? Nie, wy zawróćcie jednak w takim razie. Nie musicie tutaj stać. Powinniśmy sobie z tym wszystkim poradzić. No ja, Francja, czy nie chcesz może białego pokoju? French military strength i length of war. My to wygrywamy na 2,80. Co tylko 2? War Gold Defender tylko 2,80. No dobra, to jeszcze trochę potrwa, zanim będziemy mieć tego więcej. Okej, okay. To słuchajcie, ja ten odcinek na razie zakończę. I największe rozstrzyganie tej wojny, które pewnie będzie trwało jeszcze dwa odcinki. Kto wie. Bo to trzeba dużo ruchów wojsk manewrujących kontrolować. No to rozwiązanie tej wojny w kolejnym odcinku i do zobaczenia wtedy. Cześć!